Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go. Witajcie, słuchajcie, dzisiaj w innej konwencji, ponieważ odwiedzili mnie ludzie Kizo, MTS, to jest wielki fan Bundesligi, a także niemieckiego rapu, także dzisiaj startujemy właśnie w ten sposób w magazynie Bundestock, no ale teraz już będzie absolutnie poważnie. Damian Gąska, witam serdecznie. Witam. Marcin Bożenski, Viaplay. Czy jest nasz człowiek w Berlinie? Halo Berlin. Halo Warszawa. Jest, Artur Wichniarek, słuchaj, Wichniar. Janturasz. Widzę cię w takim welurowym dresie. Ty jako król mody z Berlina powinieneś taki dres mieć. Słuchaj, ja miałem kiedyś taki kreszowy, pewnie też miałeś, chociaż nie, ty nie miałeś, zazdrościłeś mi, że mam, tak więc jak byłem w Łodzi, wyjeżdżałem do Bielefeldu, chciałeś mój kreszowy dresik, niestety go tobie nie dałem, tak więc spokojnie, Marti. Słuchaj, niczego ci nigdy, Arturku, nie zazdrościłem. No może bramek zdobywanych w europejskich pucharach, to wszystko. Słuchajcie, dzisiaj mamy tutaj do przejścia poważną, ostatnią, 13. kolejkę Bundesligi, bo też Bundesliga nabiera rozpędu, przyspiesza. Zdajemy sobie sprawę, że tylko dwa jeszcze terminy przed finałami piłkarskich Mistrzostw Świata. Czy coś was dzisiaj tutaj frapuje, jeśli chodzi o samą reprezentację Niemiec przed tymi już decydującymi powołaniami, przed pierwszymi meczami kadry niemieckiej? Artur, byliśmy na meczu razem pomiędzy Lipskiem i Szachtarem, na pewno ta kontuzja Wernera. No wiesz co, ta kontuzja Wernera na pewno tak, ona nie wyglądała aż tak groźnie, bo nawet po meczu, będąc już w VIP-ach z Florianem Scholzem, on mówił, nie, to jest tam tylko kilka dni, będzie na pewno jeszcze gotowy na Mistrzostwa Świata. Okazało się inaczej, on już jest po operacji, tak więc faktycznie tutaj zawodnik, który byłby pewnie upatrywany jako podstawowy napastnik reprezentacji na Mistrzostwa Świata, wypada. No i tutaj wielka narodowa dyskusja. Czy bardzo młody 17-letni Moukoko, który zaprezentował się niesamowicie dobrze w ten weekend z Bochum, strzelając dwie bramki, no czy jednak Fülkrug, który dołożył tylko jedne trafienie, jest drugi na liście strzelców, bo Nkunku dwa trafienia w poprzednim spotkaniu. No tak więc mnie się wydaje osobiście, że Hansi Flick weźmie i tego zawodnika. A ty jesteś... różnych napastników. Słuchaj, a ty jesteś zdziwiony, że już się pojawiają takie informacje, że Moukoko jest w dalszej perspektywie człowiekiem do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, że na tego piłkarza no, będzie za chwilę tutaj zarzucona wędka, że będzie przygotowany podbierak, żeby wyciągać go z Dortmundu do stolicy Katalonii? No słuchajcie, no, patrząc na przeszłość, jakich zawodników produkuje Dortmund, biorąc chłopaków nieznanych, prawda, Moukoko, już o nim mówiło się od trzech co najmniej lat, kiedy on jako 14-latek w U19 robił furorę i tak dalej, i tak dalej. Jest to zawodnik niesamowicie utalentowany. Dzisiaj to udowadnia. On już na mecz z Schalke, czyli z Marcina klubem, już wtedy chciał wystąpić w pierwszej jedenastce. Terzic jeszcze wtedy stawiał na Modesta. On wszedł z ławki, strzelił bramkę, został bohaterem. No i dzisiaj to jest zawodnik, któremu kończy się kontrakt w przyszłym sezonie w Dortmundzie. Tak więc tutaj, żeby się nie okazało, że Dortmund trochę zbyt długo czekał na to, żeby usiąść do rozmów z jego managementem, ale na pewno niesamowicie utalentowany chłopak. 11 bramek w wieku 17 lat w Bundeslidze.
to jest nowy rekord. Tak więc myślę, że nie tylko Barcelona będzie obserwowała tego chłopaka. Ja myślę, że on jeszcze trochę zostanie w Dortmundzie. Trochę, to znaczy być może sezon, bo to pokazuje historia kilku zawodników, tych wielce utalentowanych, że jednak chcieli się ograć i wejść na ten absolutnie najwyższy poziom, żeby też podwyższyć tą kwotę transferów. Co do Mundialu, uważam, że faktycznie Mukoko i Füllkrug pojadą. No Wernera nie mamy, ale jak patrzymy na całą reprezentację Niemiec, wiemy, że rezygnuje z gry Toni Kroos. Też spora, obszerna wypowiedź bardzo doświadczonego zawodnika. Cieszy na pewno wszystkich sympatyków reprezentacji Niemiec, że Manuel Neuer wrócił do gry, no bo zobaczyliśmy go w spotkaniu z Hertą Berlin. Tutaj też ten wątek związany, no, w tygodniu, który się pojawił, no bo my cały czas mówiliśmy o tym, jakie są problemy z barkiem Manuela Neuera. Tu się okazuje, że bardzo szczelne były informacje dotyczące bardzo poważnej choroby nowotworu, nowotwór skóry twarzy, 3 operacje. Zobaczcie, że on cały czas był w grze i w treningu. To jest nieprawdopodobne. W dzisiejszych czasach... To jest nieprawdopodobne, że jednak przy takiej relacji na linii Bayern Bild i przy tylu dziennikarzach bulwarówek, przy takim, powiedziałbym, pościgu, przy takiej gonitwie za newsem, za kolejną jakąś super informacją, taką ekskluzywną. My się dowiadujemy po fakcie. Że nikt o tym nie wiedział. Tak, że nikt o tym nie wiedział, no pewnie jakieś wąskie grono no na pewno wiedziało, ale zobaczcie, tutaj Bayern, ja doceniam tą szczelność Bayernu Monachium, no bo to są też takie bardzo osobiste kwestie, pewnie każdy chciałby je zachować dla siebie, chociaż niektórzy chcą się dzielić. No zobaczmy, że Manuel Neuer stara się to przekuć, tą całą chorobę i jakąś tam życiową tragedię zapewne, na coś pozytywnego, bo on z Angeliką Kerber, czyli niemiecką tenisistką, ruszają z fundacją, ruszają z produktami, które mają chronić właśnie skórę, nie tylko twarzy, więc no stara się to przekuć w coś pozytywnego. Wiem, że to jest kapitan Bayernu Monachium, to jest kapitan reprezentacji i wcześniej Joachim Löw, teraz Hansi Flick mówili, jest Neuer, jest zdrowy Neuer, gra, bo wiemy, że tam backup w postaci chociażby Ter Stegena nie jest wcale najgorszy. No, Niemcy nie musieliby drżeć, że nie mają żadnego bramkarza. No, ale wiadomo, że Manuel Neuer to jest Manuel Neuer. To jest opoka Bayernu i reprezentacji Niemiec, więc to na pewno cieszy w perspektywie mundialu. No ale zobaczcie, że każdy teraz mecz, tak jak wspomniałeś, no Bundesliga przyspiesza. Dzisiaj, jutro przedostatnia kolejka przed mundialem, w weekend gramy do niedzieli ostatnią kolejkę i zaczyna się zgrupowanie, no, niezwykle krótkie. Tam jest mecz z Omanem i później już mecz na mundialu z Japonią. Czyli każdy teraz mecz, każda minuta to jest drżenie o tych piłkarzy, tych oczywiście, którzy są kluczowi. No ale zobaczcie, to też naprawdę szacunek dla tej szatni, bo tak, ani Francuzi się nie wygadali u siebie, ani Chorwat Staniszyć, ani Austriak Zabicer, już nie mówię o Robercie Lewandowskim, który no przecież jest blisko z Neuerem, czasami gdzieś też tam rzuci jakieś kulisy z szatni Bayernu Monachium, ale nigdy by mu nie przyszło do głowy, żeby zdradzać taką tajemnicę zdrowotną kumpla, także naprawdę jestem zszokowany. Panie Marcinie, jeśli chodzi o... Tym bardziej, że jednak temat rakowy, no był w Bundeslidze, prawda? Na tak, temat tak. Allera, na temat Baumgartla, Richtera. Tak jest, Baumgartla. No i w tym takim, powiedział, atmosferze jakby tych chorób piłkarzy, no ten temat Neuera nie wyszedł, tak więc duży szacunek, a Bild pewnie już sobie zadaje pytanie, gdzie ten krecik się podział. No wiesz, krecik został w tej czeskiej bajce. Panie Marcinie, jeśli chodzi o pana spojrzenie na reprezentację i tutaj ja ewentualnie... Moim zdaniem największym beneficjentem kontuzji, oczywiście w cudzysłowie beneficjentem, no ale tak to wygląda, że nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego, jest nie Niklas Füllkrug, bo myślę, że on tak czy owak by pojechała właśnie Youssoufa Moukoko. Co więcej, moim zdaniem Youssoufa Moukoko powinien pojechać na Mistrzostwa Świata i powinien być piłkarzem wyjściowej jedenastki, ponieważ jest piłkarzem idealnie pasującym do systemu gry Hansiego Flicka, do otoczenia piłkarzy, jakich będzie miał wokół siebie. A jak wyobrażasz sobie tutaj ustawienie linii pomocy? Pewnie będzie to klasyczne 1-4-2-3-1. Zakładam, że nie wiem, tą fałszywą dziewiątką ma być Kai Havertz. Natomiast jeżeli nie Kai Havertz, a Youssoufa Moukoko, to pewnie z jego plecami Jamal Musiala. W środku pewnie Kimmich, czy Gündogan, czy Goretzka, no to jest kwestia do gadania. Na bokach Gnabry mamy też będącego w dobrej formie Leroya Sané, aczkolwiek po problemach zdrowotnych. Natomiast tak jak mówię, uważam, że Füllkrug jest opcją, która powinna się pojawić w kadrze, ponieważ może być przydatny na końcówki meczu z uwagi na swoją dobrą grę w powietrzu, gdzie będzie trzeba ładować piłkę w pole karne.
Natomiast Youssoufa Moukoko pasuje super do stylu gry reprezentacji Niemiec. Ten mecz Borussii Dortmund ostatni z VfL Bochum to pokazał idealnie. No to jest piłka świetnie odnajdująca się w piłce kombinacyjnej. To jest bardzo mobilna dziewiątka. Dziewiątka dobra technicznie. Dziewiątka, która się odnajduje w grze na małej przestrzeni. Mówię, dla mnie bez względu na to, że jest młody, że jest jeszcze nie taki doświadczony, to po prostu jest to piłkarz, który idealnie pasuje. Kwestia tego, że może się nie zna ze wszystkimi kolegami z reprezentacji. Może tam jeszcze nie ma jakiejś chemii zgrania. No, myślę, że też mimo wszystko ja no to poziom dwóch pierwszych rywali reprezentacji Niemiec nie jest na poziomie Bochum. No oczywiście, bo tam jest Japonia i Kostaryka. Wiemy, że ten hit z Hiszpanami, no to tam zupełnie będzie inny poziom rywalizacji. Znaczy, Kostaryka powiedzmy, że jest Bochum albo niżej Bochum. Natomiast no, wydaje mi się, że ani Japonia, ani Hiszpania to nie jest poziom Bochum. To jest, a nie, no to jest wyższy poziom to oczywiście. Zdecydowanie to są inne wymagania. Ale wiesz co, no bo jeszcze tutaj w kwestii kontuzji, no nie wrócił do dyspozycji, cały czas trenuje Thomas Müller, no bo to, nie zapominajmy o tym zawodniku, no bo tutaj Marcin faktycznie dobrze wspomniał o tej, no podobnie jak w przypadku Bayernu Monachium, bo wielu z tych zawodników z tego klubu pochodzi, jeżeli mówimy o tych ofensywnych, bo Musiala, Gnabry i Sané i wiadomo, że oni będą mocno eksploatowani przez Flicka. Co do Flicka i Moukoko, wydaje mi się, że jemu odwagi może nie zabraknąć. Nie wiem, czy w pierwszym spotkaniu, czy poczeka z tym młodym zawodnikiem, ale on też w Bayernie Monachium pokazywał, że jakby te swoje autonomiczne decyzje podejmuje i jakby nie boi się ryzyka, więc w tym przypadku może być podobnie, ale absolutnie nie zapominam o Tomasie Müllerze. No on trenuje indywidualnie, nie wiem, najprawdopodobniej, no dzisiaj nie zagra z Werderem Brema, ale jest jeszcze szansa, że wystąpi w tym ostatnim spotkaniu przed Mundialem. Na pewno na Mundial pojedzie, bo takie też są głosy z Monachium, że będzie gotowy, więc na pewno pominięty nie będzie. I teraz się zastanawiam, czy będzie grał tym Thomasem Müllerem, no ultra doświadczonym zawodnikiem i turniejowo, i ogólnie w reprezentacji, no bo dla mnie to może być naprawdę istotna postać. To jest gość, który może w takich decydujących momentach przeważyć jednak szale na korzyść reprezentacji Niemiec. Dla mnie też jest to istotna postać, natomiast nie uważam, żeby nie wiem, brak ewentualnie Thomasa Müllera w wyjściowej jedenastce jakoś zawalił pomysł na grę, bo tam tej jakości jest, drugi nie bardzo dużo. No tak, ale zobacz, no, przy Müllerze na przykład, ale przy Müllerze za Moukoko, no to bierzesz Bayern od pasa w górę i robisz wytnij w klej. No tak. No bo to jest Goretzka, Kimmich, jeśli nie Gundogan. Ale nie miałby ten Müller grać. Na jakiej pozycji? Na dziesiątce jest Musiala, na dziewiątce Müller nie się na dziewiątce za specjalnie nie czuł. Na skrzydle, no to nie jest skrzydłowy, to jest piłkarz do określonego systemu, ale nie wiem, czy w tej jednostce Bayernu jest, reprezentacji nie jest, przepraszam, jakieś takie miejsce, w które wrzucasz go i troszkę tak. No najlepiej za napastnikiem, tak? Tam się Müller czuje najlepiej. Słuchaj, ale Damian Gąska to jest jeden z twórców fanklubu Thomasa Müllera. Ale absolutnie, no, to absolutnie. To panie Arturze, no pan jest człowiekiem, który zna zapach trawy, nie tylko skarpetek z szatni i jest pan nam tutaj w stanie jakby zwizualizować to ustawienie, no powiedzmy ofensywne Niemców. Jak to twoim zdaniem będzie wyglądać? Znaczy panowie, dzisiaj Kai Havertz jest zawodnikiem, który no trochę szuka formy z poprzedniego sezonu, prawda? To dzisiaj moim zdaniem, patrząc na zawodników tej formacji ofensywnej... Przepraszam, a ty jesteś jakimś mini-luwrze dzisiaj? Dlaczego? No patrzę na tą scenografię za twoimi plecami. No to jest mój komineczek, no tak lekko... Tak więc spokojnie. A ten taki... I łączenie o 17 to by tutaj były, wiesz, takie płomienie ładne. No. A co to tam za jakiś taki, wystaje tam coś metalowego? Na palto czy na... Zamykanie. Cicho, żeby było więcej tlenu albo mniej. Tak? Okej, okay, dobra. Nauczyć. Wiesz, na grillka to cię nauczę. Dobrze. Słuchajcie, na pewno Thomas Müller to jest zawodnik nie tylko bardzo przydatny tej reprezentacji ze względu na swoje umiejętności czysto piłkarskie. To jest facet, który zawsze w każdym meczu daje 100 albo 110% zaangażowania. I to też jest bardzo ważne, bo wiecie, że mecze, tym bardziej na Mistrzostwa Świata w dużych imprezach, nie zawsze wygrywasz tylko i wyłącznie umiejętnościami piłkarskimi. Wolicjonalne cechy są bardzo ważne i to jest taki lider zespołu, który naprawdę w ciężkich momentach jest w stanie podnieść każdy zespół. Tak, tak więc Thomas Müller, wydaje się, jeżeli zobaczymy chociażby na mecz ostatni z Anglią, czyli na tej prawej stronie ofensywy grał Jonas Hoffmann, który oczywiście wraca po krótkiej kontuzji, od razu melduje się w meczu z Gladbach z bramką, ale wydaje się jednak, że Hansi Flick, jeżeli Thomasa Müllera weźmie na mistrzostwa, a go weźmie, to na pewno nie po to, żeby siedział na ławce, tylko po to, żeby grał. Tak? On
grając w Bayern Monachium, daje też trochę pewności siebie Musiala, prawda? Jamal Musiala ma niesamowity sezon, oczywiście tak, ale grając koło tak doświadczonego zawodnika jeszcze bardziej jest przydatne. Tak więc tutaj myślę, że dzisiaj patrząc na 11, chociażby z Anglią, czyli Kai Havertz grał tą typową dziewiątkę, jeżeli byśmy wyjęli Kai Havertza, wsadzilibyśmy nam chociażby Moukoko, który no mimo niedużego wzrostu on potrafi dziewiątce się odnaleźć, to pokazuje nie tylko z boku, czy z boku jest słabe, czy też nie. Mati, napastnik strzelający bramki, napastnik mający takie flow, jak ma ten młody chłopak, myślę, że akurat on, ten 17-latek, który nie kalkuluje, on w takim meczu z Japonią będzie tak zmotywowany, że mam wrażenie, że zrobi z tych Japończyków, z tej obrony takie dobre sushi, prawda, takie sashimi, które rozpocznie marsz Niemców do półfinału. Wiecie co? Jeszcze ciekawe zwykłe. Ja może tylko pozwól Damian, że pokażę, bo cały czas jest sprzedaży nasz przewodnik sportowy, niespełna 12 tysięcy zostało. Tutaj między innymi 8 stron o reprezentacji Niemiec. Filip Zeldorf, a więc dziennikarz z Deutsche Zeitung, napisał duży tekst o Niemcach. Także no to też jakby była idea tego przewodnika, inna niż do tej pory we wszystkich innych wydawnictwach. Chyba jest rozmowa z Jürgenem Klinsmannem, tak? Tak, jest tutaj oczywiście rozmowa z Jürgenem Klinsmannem. No jest to ustawienie jeszcze z Wernerem, no bo produkowaliśmy to nieco wcześniej. Natomiast no to też była taka idea. Jürgen Klinsmann zrobił z Big City Club, Big Niemiecki Club, czy jak? No ale nie, no ale chodzi nam o to, że słuchaj, no w reprezentacji grał troszkę dłużej niż ty i troszkę więcej tam wygrał, dlatego no nie dzwoniliśmy do ciebie, tylko do Klinsmana w sprawie Niemców, ale chciałem tylko powiedzieć, że tutaj praktycznie dziennikarz z każdego kraju napisał o swojej kadrze. To jest czasami zupełnie inne spojrzenie niż... Trzymaj jeden ten dziennik dla mnie, proszę, tak? Bo wiesz, ja z Poznania jestem, to nie będę kupował, także liczę na ciebie, tak? Żebyś tam z Podlady mi jeden dał. Z Podlady. No nie wiem, zastanowię się. Słuchaj, zobacz, jak dzisiaj wypadniesz. Na razie jest tak na -3, ale mam nadzieję, że się poprawisz. Ale nie, ja chciałem wspomnieć jeszcze, bo Artur mówił o Jamalu Musiali i zobaczcie, jest też wypowiedź Bastiana Schweinsteigera, mistrza świata, też nie byle jakiej postaci w historii niemieckiego futbolu, która w samych superlatywach się o nim wypowiada. Ja pamiętam kilka tygodni temu w naszym magazynie chyba był cytat z Thomasa Müllera i wtedy mówiliśmy o tym, że jak oni tego Jamala Musiale doceniają, no to goście, którzy już coś osiągnęli w piłce, coś wielkiego osiągnęli w futbolu. I tutaj Schweinsteiger mówi o tym, że biorąc pod uwagę jego umiejętności, to są takie, których Niemcom jako reprezentacji brakowało. Jeżeli tą formę utrzyma, na dziwne, gdyby ją utracił na przestrzeni następnych 2-3 tygodni, to w jego oczach, no oczywiście no, patrzy na Niemców jako jednego z kandydatów do walki o najwyższe cele, to może być w ogóle MVP tego turnieju. I myślę, że patrząc na to, jak on sobie radzi w Bundeslidze, w Champions League w tym sezonie, no to faktycznie w takim pewnie top 10, a może nawet węższym gronie trzeba takiego Jamala Musiala brać pod uwagę. Słuchajcie, do mnie to naprawdę jeszcze nie dochodzi. Nie wiem, jak do was. 12 dni do rozpoczęcia finałów piłkarskich Mistrzostw Świata w powietrzu. Jeszcze tutaj unosi się Bundesliga, jeszcze unoszą się mecze europejskich. Ale zobacz, Mateusz, to o czym mówiliśmy o tych kontuzjach. Jeszcze w następny weekend będziemy mieli kolejkę. No oczywiście nie dotyczy to tylko Bundesligi, ale też innych lig. I zobacz, jak muszą teraz całe sztaby z selekcjonerami na czele drżeć, no bo w niedzielę może być spotkanie i ktoś ci w poniedziałek powie, że nie przelatuje. Wczoraj Real oglądał, więc widział, jak niektórzy piłkarze podchodzą do mundialu. Zostawmy ten mecz. No po co ty psujesz humor tutaj, wiesz, od rana jestem w dobrym nastroju, a ty tutaj przypominasz to, co wydarzyło się na Vallecas. Natomiast słuchajcie, też trener Michniewicz, on do samego końca czeka do 10, bo wczoraj widzieliśmy, między innymi pojawił się skład Brazylii, kilku innych reprezentacji, Australijczyków, natomiast no ponieważ jest wtorek, środa, kolejka, to też ten deadline, czyli 10, godzina 15, fabryka Norblina, tam będzie ogłoszona reprezentacja Polski. Dobra, po 20 minutach przechodzimy do Bundesligi. Artur uczył życia i piłki w sobotę w Berlinie jako reporter Via Play i Saliha Medzicia i też Frediego Bobicia tam widziałem, że i słyszałem, że dyscyplinowałeś, co mu tam podpowiedziałeś i co powiedział poza anteną na temat tego, co dzieje się w Hercie BSC. No wiesz co, na moje pytanie, czy zimą, no oczywiście miał dużo racji Freddy Bobic mówiąc to, że nie wykorzystują oczywiście sytuacji, które stwarzają sobie, tak? Dzisiaj Luke Bakio jest najlepszym strzelcem Hercy z 6 bramkami.
no nie mają takiego, typowego wyborowego strzelca. I na moje pytanie, czy zimą będzie coś chciał zrobić na rynku transferowym, powiedział, że nie mają, zupełnie nie mają pieniędzy na nowych zawodników. Tak, dzisiaj wyszło, że Hertha jest zadłużona po uszy. Mimo tych 300 ponad milionów Windhorsta, oni co sezon od 2020-2021 ma minus 30 ileś milionów, 2021-2022 minus 70 i tak dalej. Etat pracowników klubu, pracowników jest chyba o 20 więcej niż było jeszcze 2 lata temu, także Hertha, panowie, nie tylko nie zbiera punktów, ale naprawdę zaczyna iść w kierunku klubu, który za chwilę zostanie zatopiony, trafiony, zatopiony. Naprawdę, tu już też nie chodzi do końca o sportowe ich wyczyny, no ale jednak ta cała otoczka z tymi aferami, z Windhorstem, z podsłuchiwaniem byłego prezydenta. Tak więc widać, że Freddy, oczywiście te minusowe miliony, to też jest kontrakt. Artur, w Miedzi też podsłuchują. Miedzi Legnica. Też tam podsłuchy znaleziono. Tak więc uczą się od najlepszych. Słuchajcie, ale wiecie co jest paradoksalne? Że patrzymy na Hertę w tej tabeli, no wygląda to śmiesznie, jeśli chodzi o liczbę punktów. Ja cały czas nie mam wrażenia, że Hertha jest drużyną do spadku. No chyba przez pryzmat tego, co obserwowaliśmy. Jeśli chodzi o to, jak grają. No tak, no bo my przyzwyczailiśmy się. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba, jak przez 2-3 sezony ktoś gra totalnie mizernie i gdzieś jest, balansuje absolutnie do samego końca sezonu między pierwszą a drugą Bundesligą i przy Bundesligą i przy dużym też szczęściu tą pierwszą Bundesligę broni. Więc dzisiaj, nawet jeśli nie punktują, albo punktują bardzo podobnie jak w poprzednich sezonach, ale prezentują się przez część spotkania, nie wiem, pół spotkania lepiej, albo tak bardzo przyzwoicie, no to my już zupełnie inaczej na to spoglądamy. No bo ten mecz, kiedy popatrzymy na wynik spotkania z Bayernem 2-3, to ani wynik nie jest jakiś fatalny dla Herty, ani ich gra nie jest słaba, no ale nadal się nic nie zgadza, no bo 0 punktów za walory jakieś estetyczne plus dobre zagranie połówki spotkania, no nikt punktów nie dodaje do tabeli. No tak i teraz jadą, słuchajcie, dzisiaj nie jadą, tylko już dojechali, dzisiaj grałem ze Stuttgartem. Moim zdaniem będzie mecz, który pokaże kierunek, w którym Hertha będzie podążała na wiosnę. A powiem ci, powiem ci 22:20, czy dojechali. No, to fakt, to masz rację. Niby zameldowali się w hotelu, ale czy dojechali na mecz, myślę, nie wiadomo. Ale powiada mi intuicja, że dzisiaj akurat Hertha się przełamie, jeżeli tak można powiedzieć, wygra ten mecz w Stuttgarcie. Natomiast no rzeczywiście, no chwalimy ich za wrażenie artystyczne, bo ta gra wygląda lepiej, jest zespół bardziej pokładany taktycznie, trener wyciąga z tych piłkarzy troszkę więcej, oni są zadowoleni współpracą z trenerem. Natomiast tak, no za wrażenie artystyczne można chwalić 5 kolejek, 6, 7, no dobra, 8 kolejek. Natomiast Hertha jest trochę jak kiedyś Grzegorz w Filipie. Polski, to znaczy wrażenie artystyczne się zgadzało, ale 3 potknięcia, błędy techniczne. Ale on do końca życia został Grzesiem. Natomiast po 13 meczach jeszcze można chwalić za te wrażenie artystyczne. No, widać, że się jakaś drużyna buduje, że jest coś drgnęło i wygląda to znacznie lepiej. I nawet mecze takie jak z Lipskiem, gdzie przegrywali 0-3, z Bayernem 0-3, potrafią jeszcze w tych meczach wrócić i wzbudzić troszkę, wzniecić troszeczkę emocji. Natomiast no jest ta granica chwalenia za to właśnie, jak to wygląda, a jednak ganienia za punkty, no bo jednak one są najważniejsze. Mają szczęście, że jest Bochum i Schalke w tabeli, bo mogło być jeszcze cieplej. No prawda jest taka, że na 39 możliwych do zdobycia punktów Hertha BSC ma tych punktów 11. To jest naprawdę bilans dramatyczny. Natomiast Artur, wracając do tego meczu, które oglądaj z wysokości trybun, no bo tak wszystko wraca do podstaw, wszystko wraca do normalnego porządku świata. Mam na myśli Bayern Monachium na pozycji pierwszej w Bundeslidze. Ale czy ty bardziej po tym meczu jesteś zbudowany ugruntowaną pozycją, skutecznością Choupo-Motinga, który znowu trafił i to dwukrotnie, czy na przykład jesteś mocno zawiedziony tym, że drużyna o tym potencjale, o tej klasie, o tym doświadczeniu rozgrywa mecz na swoich zasadach, a na koniec no, musi być lekka nerwówka, bo jednak Hertha dochodzi na wynik niebezpieczny mocno dla Bayernu. No wiesz co, no, to jest oczywiście dwa różne aspekty, tak? Bo to co wyprawia jest Choupo-Moting w ostatnich kolejkach. Od momentu zresztą, kiedy wszedł do pierwszej jedenastki, on się nie zatrzymuje, ale również i Bayern zakończył kryzys. O tym też rozmawiałem po meczu z Nagelsmannem.
którego, można powiedzieć tak delikatnie, wziąłem pod głos i powiedziałem, że szukali w całej Europie, zresztą szukałem do dzisiaj numeru 9, który mógłby zastąpić Lewandowskiego. Okazało się, że mają go w kadrze własnego zespołu. Oczywiście bronił się Nagelsmann, mówiąc tym, że Choupo-Moting był kontuzjowany, miał COVID i tak dalej, i tak dalej, ale oczywiście cieszą się z tej dyspozycji. Oczywiście na pytanie moje, co się dzieje z Bayernem Monachium, który strzela bramkę na 3-0 i można powiedzieć wyłącza się z gry i daje dojść do głosu Hercie, bo powiedział, że to jest nie pierwszy mecz, w którym oni mają problem z koncentracją, mają problem z, można powiedzieć, z wykończeniem zawodnika leżącego czy zespołu leżącego na łopatkach. No i faktycznie tutaj Hertha i całe Olympia Stadion wysprzedane wszystkie bilety. No myślę, że po tym 3-0 wszyscy już tylko się zastanawiali, czy będzie 5, 6, a może 7. A nagle Hertha wraca do gry, tak jak z Lipskiem. I ostatnia akcja meczu, jeżeli przypominacie sobie, bardzo dobre zachowanie Luke Bakio, który dobrze, bardzo dobrze zagrał do wchodzącego bocznego obrońcy Kennego, który moim zdaniem w tej sytuacji powinien oddać strzał na bramkę. Neuer spekulował oczywiście dośrodkowanie, było to dośrodkowanie, tam się minęło kilku zawodników, ale naprawdę mogła się Hertha pokusić o to, żeby było 3-3. Bayern zdominował, można powiedzieć, piłkarsko Hertha. Hertha grała długimi okresami gry, długą piłką na Zelkę, który przegrywał te pojedynki główkowe i tylko były momenty, kiedy Hertha zaczęła grać płasko po ziemi, utrzymywać piłkę na murawie, grać szybciej i z tego wyszła chociażby ta bramka, którą piękną strzelił Luke Bakio, prawda? Także tego było trochę za mało, a Bayern zlekceważył już w pewnym momencie Hertę i dlatego miał problemy. A zobaczcie, że to jest chyba największy mankament Bayernu Monachium, no bo po tym, no kryzysie, bo był ten kryzys ligowy i trzeba o tym, w przypadku Bayernu trzeba o tym tak otwarcie mówić. Oni go zażegnali oczywiście w Champions League, no przeszli bez straty punktu, chociaż jak się okazało w losowaniu może czasem nie warto wygrywać grupę, ale to już jest inna kwestia. I Bayern, kiedy ma tego przeciwnika o wiele słabszego, no masz 3-0, wydaje się, że ten mecz jest zamknięty, to coś, no bo piłkarsko oczywiście nie tracą w drugich 45 minutach, ale faktycznie nie potrafią go zamknąć, a tego wymagamy od Bayernu Monachium, więc gdybym dzisiaj miał upatrywać na chwilę obecną największego problemu, to coś jest z mentalem tych zawodników, bo oni już są pewnie przekonani, że wykonali swoją robotę perfekcyjnie, no i po prostu ten mecz zostanie dograny. Może a jak źródła tego mentalu kryją się w zbliżającym się mundialu, no jak wygrywasz 3-0 w Berlinie z Hertą, to może już nie masz ochoty, żeby się żyłować. No tak, ale gdyby było to, o czym Artur wspomniał, że Hertha by wyrównała na 3-3, co wcale nie było takie niemożliwe, no to byśmy mówili, no, że Bayern, no nie będę tu używał słowa na F, w jaki sposób ten spotkanie zakończy. Nie, no pewnie tak, ale mimo wszystko nie wiem, czy jest... W sensie oczywiście można krytykować i pewnie Julian Nagelsmann wewnątrz zespołu, czy nawet przed kamerami krytykuje zespół za to, że dał się dogonić na 2-3, chociaż może to i pół biedy, bardziej zadziwiające, że nie strzelił czwartego, piątego grę, żeby ten mecz zamknąć, natomiast no, tam oni od połowy września nie przegrali meczu, seria zwycięstw ostatnio, więc myślę, że tam no wiadomo, że w ich przypadku nie będzie, wiesz, jakoś wyolbrzymiał. W ich przypadku jakby ta poprzeczka idzie, sami sobie tą poprzeczkę podwyższają, tak? No bo tak. Oni jakby największym rywalem Bayernu Monachium często jest Bayern Monachium, no i właśnie taki mecz z Hertą to idealnie pokazał. Zaryzykuję taką tezę, że jeśli Schalke jutro nie wygra z Mainz, to staje się naprawdę już bardzo poważnym kandydatem do spadku. Ja wiem, że już są kandydatem, ale od jutra są bardzo poważnym, bo w weekend, z tego co pamiętam, to Bayern. Tak, tak. Wizyta u dentysty. Boli, ale trzeba. No i później, no to będą długie tygodnie, powiedziałbym, myślenia o tym, co wydarzyło się w rundzie jesiennej. Jeśli uda się jutro wygrać z Mainz, jakieś światło w tunelu się pojawi. No tak, to prawda. Nie chcę jakby popadać w taką narrację, że światłem w tunelu była ostatnia porażka z Werderem, bo dopiero co ganiłem Hertę za to, że chodzi o punkty, a nie o styl. Natomiast ten mecz z Werderem był chyba jednym z lepszych meczów Schalke w tym sezonie w porównaniu do
tego pierwszego meczu z Freiburgiem Tomasa Reisa w Schalke, to była naprawdę ogromna poprawa i no, czy nie zasłużenie? No troszkę nie zasłużenie. Myślę, czyli że... dobre ruchy. Ręka Reisa w Schalke, ręka Lecza w Bochum. No zobaczymy jak z tą ręką Reisa. Tak jak mówię, na razie to były tylko dwa mecze, natomiast ten mecz z Werderem pozwala wierzyć, że jakaś praca została wykonana w tym zespole. Jest to praca, która prowadzi zespół w dobrą stronę. Natomiast no rzeczywiście, no jakby tutaj już jest Schalke, ma nóż na gardle i musi przede wszystkim punktować. No ten mecz z Mainz pewnie dałby oddech, takie trzy punkty. Potem jakby ta przerwa mundialowa spada akurat takim klubom jak Schalke z nieba, bo mają 7 tygodni treningów, 2 tygodnie wakacji każdy piłkarz, więc... Chyba tak do 9, większość klubów do 9-10 grudnia piłkarz Schalke 15 trenuje. Listopada rozjeżdżają się na 2 tygodnie na wakacje, a potem do 20 stycznia do startu rundy wiosennej, znaczy powiedzmy końcówki rundy jesiennej, ostro trenują, w tym 3 sparingi, do tego jedą jeszcze jakieś transfery, więc się dużo może pozmieniać. No ale rzeczywiście, 6 punktów, jeżeli przegrają z Mainz i przegrają z Bayernem po 15 meczach, to jest wynik, który nie pozwala być optymistą. W sezonie 2020-2021 Mainz miało na półmetku 7 punktów i zdołało się wydźwignąć ze strefy spadkowej. Schalke też miało 7 i spadło do drugiej Bundesligi. Natomiast to są sytuacje, które zdarzają się rzadko. Po 6 z 6 punktami po 15 meczach trzeba liczyć na cud. To prawda, ale też mogą, odrobinę szczęścia mają w tym terminarzu, bo po tym spotkaniu z Werderem, o którym wspomniałeś, gdzie faktycznie było widać jakąś poprawę gry, no mają tyle szczęścia, że na przykład to nie dzisiaj jest ten Bayern Monachium, tylko ten Bayern jest, że jeszcze jest to spotkanie z Mainz, w którym realnie można zapunktować, no bo nie spodziewalibyśmy się w spotkaniu, nie wiem, dzisiaj czy jutro, gdyby mieli ten Bayern, oczywiście, dzisiaj, jutro, że zapunktują, no ale mają spotkanie no u siebie. Jakby mówimy o tych 6 punktach po 15 meczach, ale zaraz po powrocie do gry, końcówka rundy jesiennej, to mecze z Eintrachtem i Lipskiem, więc też ta nadzieja na punkty nie jest zbyt wielka. Słuchajcie, no w podobnej sytuacji jak Schalke jest Bochum. Bochum oczywiście cały czas bez Jacka Góralskiego. Ja muszę powiedzieć, miałem okazję pogadać dłużej z Jackiem, który jest no przede wszystkim bardzo zdenerwowany całą sytuacją związaną z kontuzją, bo on nie dostał zgody na leczenie się w Polsce. Chyba nie do końca tam była właściwa diagnoza związana z kontuzją mięśniową. Wydaje mi się, że gdyby była należyta, to Jacek Góralski mógłby za 5 dni zacząć pakować walizkę do Kataru. To zobacz, podobna sytuacja, no rozmawialiśmy tu z Arturem wielokrotnie w przypadku Rafała Gikiewicza, że też na początku diagnoza lekarska nie była odpowiednia. Tutaj wszystko dzieje się w Niemczech, no nie w jakimś kraju. No ale w tej chwili dostał zgodę, bo muszę powiedzieć, że się rehabilituje z fizjoterapeutą w tej chwili reprezentacji Polski. Jest w Polsce, leczy się w Bydgoszczy, leczy się w Poznaniu i Bochum wraca do treningu 12 grudnia, tam już Góralski ma oczywiście pojechać z zespołem trenować, 10 dni potrwają treningi, powrót do Polski, potem już powrót przed inauguracją rozgrywek w styczniu. Natomiast no chyba znowu zła diagnoza spowodowała, że po prostu uciekają mu mistrzostwa, być może taki jedyny turniej tej rangi w życiu. No ktoś tam pomylił, chyba lekko naciągnięcie z naderwaniem. Więc... Można tylko żałować, bo to rzeczywiście wpadł w jakąś spiralę problemów zdrowotnych Jacek Góralski. Później dołączył do drużyny już po transferze przez zgrupowanie reprezentacji, potem to feralne oko, potem te mięśniówki, właściwie wszystko, co mogło źle się na razie potoczyć w przygodzie Jacka Góralskiego z VfL Bochum, to się potoczyło źle. Zdążył zagrać tylko w 3 meczach z Lipskiem, z Bayernem i z Freiburgiem i tak naprawdę to by było na tyle, a wydawało się, że, to znaczy nie mam raczej wątpliwości, że gdyby był piłkarzem zdrowym, to tych minut naopałby dużo, dużo więcej, a pewnie przy w miarę regularnej grze, nawet nie od deski do deski co tydzień w Bundeslidze, no, po prostu pojechał. A my chwaliliśmy ten wybór, no bo on wybrał poważną ligę. Klub, okej, który było wiadomo, że będzie walczył o utrzymanie od samego początku sezonu, ale z realnymi szansami na grę, więc no, te decyzje, pamiętasz, dość szybko ale stary, podejmowane. No, realnie grając w Bundeslidze, nawet jeśli jest to Bochum, które ciła punkty, to jedziesz na Mundial. Oczywiście, i tak. On był jakby w planie. Mati, ja też grałem i nie jechałem na Mundial, ani na jeden, ani na drugi. No, ale ja ci mówię, że Góralski by pojechał na Mistrzostwa Świata, gdyby był zdrowy i gdyby grał. Natomiast sytuacja w ogóle była ciekawa, bo on zszedł, pamiętacie, zmieniony przez trenera Lecza w jego pierwszym meczu z Lipskiem w przerwie. Tak. I on nie szedł z powodu urazu.
To była decyzja trenera i tego urazu doznał 3 albo 4 dni później, chyba na przedostatnim treningu przed następnym meczem ligowym, i to gdzieś już jakby przełożyło się na jego nieobecność reprezentacji. Także dzisiaj tak wyglądają losy Jacka Góralskiego. My może więcej dzisiaj dyskutujemy przez pryzmat Polaków, ale też zbliża się ten czas już jakby ostateczny dla Czesława Michniewicza. Panie Arturze, Kuba Kamiński, a Wolfsburg, a reprezentacja Polski, a Mistrzostwa Świata. Jana, tak, panowie w studiu? Tak, tak. Również. Czesław Michniewicz chyba też, a pan Wichniarek? Tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. On łapie minuty, coraz więcej tych minut. No niestety nie daje mu Niko Kowacz zagrać całego meczu od początku do końca, zawsze go zmienia w końcówce, ale asysta, to już była faktycznie asysta niesamowicie fajna na 3-0, kiedy Ridley Baku podłącza się prawą stroną, Kamiński pięknym pasem uruchomił tego obrońcę i jest bramka na 3-0, tak więc brawa dla tego chłopaka, który myślę, że jest jednym z ulubionych piłkarzy Niko Kowacza. Wolfsburg punktuje, co też jest ważne, bo wiadomo, inaczej się pracuje, inaczej się podejmuje decyzje trenerowi, wystawiając zawodników młodszych, może mniej doświadczonych, w momencie, kiedy zespołowi idzie, a faktycznie Wolfsburg ostatnio punktuje, no i wygląda to coraz lepiej. Ostatnio Bundesliga wczoraj właściwie na swoich kanałach social media opublikowała takie głosowanie na, wybrali 3 rookie miesiąca, czyli powiedzmy najlepszych młodych piłkarzy w październiku. Znaleźli tam Matthijs de Ligt z Bayernu Monachium, Junior Ebimbe, Dina Ebimbe z Eintrachtu Frankfurt i Jakub Kamiński z Wolfsburga. Myślę, że z tej trójki prezentował się najgorzej, co nie znaczy, że prezentował się źle, bo prezentował się dobrze, czego efektem takie małe wyróżnienie. Myślę, że też troszeczkę na zachętę, tych liczb mogłoby być więcej, natomiast jak na początki w Bundeslidze, to tak jak tydzień w tydzień powtarzamy, naprawdę fajnie to wygląda. W końcu też taka asysta z krwi i kości, bo ta przy trafieniu Marmusza parę tygodni temu, to takie odegranie ja do ciebie na metrze, ale tutaj piękna. Ale rozmawiałem wczoraj dłużej z Bartkiem Bolkiem, menadżerem Kuby Kamińskiego, który no teraz ma jakąś szaloną podróż po Europie. Dzisiaj jest obecny na meczu w Wolfsburgu, bo tam za chwilę też się będą jakby zmieniać ludzie w tym menedżmencie sportowym. Będą rządy Sebastiana Szyndzielorza, zresztą nie tylko na tej pozycji zmiana w klubie. No Kamińskiego obejrzymy dzisiaj w podstawowym składzie przeciwko Dortmundowi, to już wiemy. Natomiast no Bartek podzielił się ze mną taką informacją na bazie rozmów czy ze Szmatkę, czy z innymi pracownikami w klubie. Są bardzo zadowoleni z progresu, jaki dokonuje się w wielu aspektach gry Kuby Kamińskiego. Sam trener Kowacz jest no naprawdę zadowolony, Artur, z tego, jak poprawił umiejętność gry w defensywie, odpowiedzialność. Wiele takich aspektów, do których prawdopodobnie w cudzysłowie pił na początku sezonu w tych swoich wypowiedziach trener Wolfsburga, no spoglądając na polski futbol klubowy. No oczywiście, że tak. No, mówiliśmy też o tym, że chyba nawet w poprzednim programie, że Kamiński trochę zbyt mocno koncentruje się właśnie na tych zadaniach, które daje mu na mecz Niko Kowacz, że jednak jak się koncentruje na niepopełnianiu błędów w defensywie, to trochę mało go w ofensywie. Jeżeli już jest w ofensywie, to też nie do końca ma czystą głowę do tego, żeby podjąć pewne ryzyko, no bo boi się straty piłki, boi się z tego, że nie odbuduje, że nie wróci. No a wiemy, patrząc na Niko Kowacza, on się często uśmiecha, ale potrafi być naprawdę taki dosadny w swoich określeniach, jak to grał w szatni. No a patrząc na minę jego brata, który nigdy się nie uśmiecha, no to jeżeli ta dwójka wejdzie do szatni, no to faktycznie do śmiechu niewielu jest osobą. Dlatego na pewno zdecydowanie tak. Dzisiaj ten mecz z Dortmundem to jest taki, bym powiedział, sprawdzian dla Wolfsburga, czy ten dobry okres, który teraz klub z miasta Volkswagena ma, czy to jest tylko i wyłącznie przypadek, czy oni są w stanie faktycznie z takim klubem jak chociażby Dortmund, który też jest na fali wznoszącej, i właśnie nasz Jakub Kamiński, czy oni są w stanie dzisiaj zagrać dobre spotkanie i wygrać. Przypadek to raczej nie jest, myślę, bo z ostatnich 6 meczów ligowych 3 wygrali, 3 zremisowali i awansowali też do kolejnej fazy Pucharu Niemiec, więc pewnie przypadek nie jest, natomiast oczywiście fajnie, jakby się w końcu postawili, bo ich też
też bilans bezpośredni z Borussią Dortmund w ostatnich latach jest słabiutki. Jest to taki zespół, który bardzo Borussii Dortmund leży. No i rzeczywiście, dziś jest to jakaś taka weryfikacja czy stać na, tak, projektu, powiedzmy, czy stać ich na rywalizację z tymi najmocniejszymi drużynami w Bundeslidze, bo rzeczywiście, no, mimo tego bilansu, to raczej były to starcia z drużynami tam środka tabeli, czy nawet dołu tabeli, a dziś takie wyzwanie dla Niko Kovacza. No, zwalnialiśmy Niko Kovacza, chcieliśmy zwalniać bardzo szybko. Wydawało się, że to się nie uda. Pamiętam, była ta przerwa reprezentacyjna jeszcze we wrześniu i wydawało nam się, tak się zastanawialiśmy, czy wytrzyma do tej przerwy, czy chwilę po tej przerwie zostanie zwolniony. Zobaczcie, mamy listopad, zostały dwie kolejki do Mundialu, no zwolniony najprawdopodobniej nie będzie, bo nie ma ku temu powodów, a jeszcze gdyby dzisiaj zapunktował, tak patrzę w tabelę, nawet być może gdyby wygrali z Dortmundem i inne spotkania by się dla nich korzystnie ułożyły, to nie mogą skoczyć do tej pierwszej dziesiątki tabeli, zajmować jakieś ósme, dziewiąte miejsce i to już jest świetna pozycja do atakowania. Już patrzę na ten czas po Mundialu i drugiej połowie stycznia, kiedy Bundesliga wróci do gry, żeby Wolfsburg atakował to, co miał w założeniach, czyli no, europejskie puchary. No ja dzisiaj nie myślę oczywiście o Champions League, bo trzeba twardo stąpać po ziemi, ale jeżeli dzisiaj by solidnie zapunktowali i jeszcze coś dorzucili w weekend, no to realnie możemy mówić o walce europejskie puchary na wiosnę, końcówka tej rundy jesiennej i wiosny. Słuchajcie, to jest tak, w generalce, jak w kolarstwie, będę cały czas chwalił Union Berlin za to, jak jadą w tym wyścigu. Natomiast dwuja za ten etap z metą w Leverkusen, bo ani po tym 5-0 nie powiem, że Leverkusen to jest dzisiaj drużyna, której futbol jest kosmiczny, mimo tego zwycięstwa. Powiem więcej, nawet mimo porażki Kolonii we Freiburgu, nie uważam, że jutro Leverkusen jest faworytem w rewir derby, w konfrontacji z... Nie rewir. Proszę? No, takie. Takie udawane. No niech będzie. Małe. Na rewirze grają. Na raj energii Kolonia Leverkusen. Natomiast no, nawet jeśli sobie zdajemy sprawę, że Union żyje z organizacji gry, żyje z błędów rywala, potrafi na tym tworzyć swoje szanse, no mimo wszystko oczekuje większego, szybszego postępu z piłką przy nodze w tej kreacji, bo to jest następny taki element, nad którym musi popracować drużyna Ursa Fischera. No nie wygląda to dobrze, jak oni się biorą za rozgrywanie. Nie, no tej pracy trzeba by wykonać bardzo dużo, żeby oni wyglądali dobrze z piłką przy nodze, bo to nie jest tak, że tam troszkę szwankuje, to po prostu ta gra nie istnieje. Oni potrafią grać. Ale Marcin, poprzedni weekend jednak dosyć dobrze to funkcjonowało na No tak, natomiast jak zobaczymy sobie mecze, kiedy musieli prowadzić grę, to częściej nie funkcjonowały, jak choćby wyjazd do VfL Bochum, gdzie mieli piłkę i nie potrafili z nią nic zrobić. Pewnie też ten mecz z Bayerem Leverkusen przegrany 0-5 jest troszeczkę pokłosiem bardzo trudnego starcia i takiego wymagającego od nich czwartek z Royalem Union Saint-Gilloise w Lidze Europy. Wygrali tam 1-0, natomiast musieli się namordować solidnie, żeby, bo to zwycięstwo dało im awans do fazy pucharowej. Też tak zawsze patrzyłem sobie statystyki ich biegowe po meczach pucharowych, no to w weekend zazwyczaj wyglądało to równie na wysokim poziomie. Byłem zdumiony, że można utrzymać taką intensywność, więc może po prostu nadszedł ten mecz, kiedy w jakiś dołek fizyczny musieli wpaść i w drugiej połowie tego spotkania odcięło. Natomiast no rzeczywiście, no nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, że ta drużyna potrafiła grać i z kontry, i z piłką przy nodze. Nie ma też chyba też tylu piłkarzy, którzy potrafią grać w ataku pozycyjnym. Są świetni w swoim elemencie, w swoim jakby sposobie gry. Natomiast... Ale też to jest kolejny mecz, gdzie moim zdaniem zawodzą szalenie napastnicy. O ile Becker czy Jordan na początku sezonu, naprawdę oni dawali temu zespołowi bardzo dużo przez ruch, taki głód, chęć dostania piłki cały czas, indywidualne akcje, w tej chwili nic. Ale ja myślę, że nic, to jest ogólnie, kompletnie nic. Ogólnie dołek Unionu i Marcin wspominał, że dla Schalke ta przerwa, długa przerwa mundialowo-zimowa może być zbawienna. Tak podobnie dla Unionu Berlin. Oczywiście dwa kluby są na zupełnie innych biegunach, bo Union jeszcze chwilę temu był na pozycji lidera. No ale wiemy, jakie drużyny gdzieś tam czają się w okolicy, z jakim potencjałem. Myślę, że bardzo ważny jest ten awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Znaczy oczywiście tego playoffu. Kasa i to jeszcze nie dość, że kasa, to jeszcze prestiżowy pojedynek, bo rywal naprawdę mocny, bo trafiają na Ajax Amsterdam, więc no tutaj nie będzie żartów. Więc myślę, że ten czas dla Ursa Fischera może być naprawdę ważny, bo to jest nie tylko w przypadku napastników Unionu, ale całego zespołu moim zdaniem solidna zadyszka, ale złapali ją w takim momencie, że w tabeli raczej tego mocno jakoś tak nie doświadczą, no bo zostały te dwa mecze.
solidne lanie zebrali w Leverkusen. Myślę, że jeszcze jakoś zapunktują teraz w tygodniu i w weekend i ta pierwsza czwórka zostanie utrzymana. Pierwsza czwórka przed mundialem po 15 kolejkach w przypadku Unionu Berlin to i tak będzie wielki, wielki sukces. Nie no, kiedyś się musiała zacząć wyrównywać ta dysproporcja między... No późno się rozpoczęło. I tak się późno, tak, między tymi wskaźnikami, o których mówiliśmy zawsze, te XG i tak dalej, no oni grali grubo ponad stan, więc nawet jak to się wyrówna i lekko się osunął w tabeli, widziałeś to... XG po pierwszej kolejce, po pierwszej połowie tego meczu, Leverkusen... Nie pamiętam. Bardzo mizerne. Znaczy mecz to w ogóle pierwsza połowa, to stary, to ja czegoś takiego nie widziałem. To było moim zdaniem 0-0-6 kontra 0-1. Pierwsza połowa to w ogóle za karę puszczać dzieciom, jak są niegrzeczne w domu. Nie, to była, Artur, to tak było, jakby bramki wyjęli, jakby ich nie dowieźli, tylko gra na utrzymanie z obu stron. Gra na utrzymanie, taką grę na utrzymanie, słuchajcie, jak pierwsze moje miesiące w Bielefeldzie i faktycznie mieliśmy wtedy u Hermana Gerlanda grę na utrzymanie na całym boisku. Po prostu ja myślałem, że będę musiał wymiotować już na trzecim treningu. Ciężko było utrzymać się potem na nogach. Tak jest, żeby trzymać się na nogę, żeby w ogóle dojść do szatni, ale no faktycznie tak to pierwsza połowa tak wyglądała. I zauważcie jedną rzecz, jak ważne w takich meczach są stałe fragmenty gry. Bo przecież właśnie stały fragment gry, rzut rożny i bramka Andrysia otworzyła ten mecz. Tak, druga połowa to naprawdę był koncert gry Leverkusen. Leverkusen, które pokazało, jak dużo zależy też od tu. Tu się rozstrzyga mnóstwo rzeczy na boisku. W momencie, kiedy oni strzelili bramkę na 1-0, później no, ogromny błąd bramkarza Unionu, który wykorzystuje Baley. Strzela bramkę Diaby na 2-0 i nagle Leverkusen gra tak jak w poprzednim sezonie. Słuchaj, bramkarz sam się zgrillował. Bramkarz zgrillował się strasznie, ale dobrze wykorzystał ten błąd Diaby, który poszedł tam bardzo mocno, bym powiedział, indywidualnie, a było kilku kolegów, do których mógł podać, ale faktycznie, no później Klausek, bramka debiutancka, niesamowicie piękna, także było widać, że w drugiej połowie po tych bramkach wszystko wychodziło Leverkusen, a nic nie wychodziło Unionowi i powiedział Urs Fischer po tym spotkaniu, że to był taki Jugendfußball, czyli gra młodzieżowa, zespołu młodzieżowego, czyli jeżeli już popełniasz błąd, to tych błędów już jest później. Jeden błąd prowokuje kolejny i kolejny i kolejny, prawda? Dlatego no, lepiej raz przegrać 5-0 niż 5 meczów po 1-0. Z takiej pewnie dewizy będzie wychodził Urs Fischer, który przygotuje swój zespół na środowy mecz z Augsburgiem. Tak, bo oni grają. Tak, a powiedz, Kołbek tam naciska, żeby wystąpić w środę? Wiesz co, Kołbek nie naciska, tylko Rafał sam do końca nie wie, czy zagra, bo w tym meczu, w którym wystąpił, no jednak dyskomfort cały czas odczuwał w tej nodze i po meczu był dosyć mocny ból. Tak więc po dzisiejszym treningu będzie decydował o tym, czy jest sens grania w tym meczu. A propos tego, co mówił Artur, że lepiej przegrać 1 mecz 0-5 niż 5 po 0-1, to niesamowity jest bilans Unionu Berlin w fazie grupowej Ligi Europy. Wszystkie mecze, 4 mecze wygrane 1-0, 2 mecze przegrane 0-1, strzelili 4 gole i awansowali z 12 punktami do fazy grupowej. To jest taki po prostu. Tak, no ale nie było w ogóle takiego zespołu, żeby strzelił 4 bramki, zajął drugie miejsce i zdobył 12 punktów. Natomiast wiesz, co jest jeszcze ciekawe, bo spojrzałem na te wszystkie grupy europejskich pucharów. Jeden zespół, który jeszcze awansował z drugiego miejsca, z którym Juventus zagra. FC Nantes. Wiecie, jaki miał bilans bramkowy, zajmując drugie miejsce? Ujemny? 6-11. 6-11 i drugie miejsce w grupie, awans do fazy pucharowej. Dobrze, czyli Augsburg mamy tutaj załatwiony, jeśli chodzi o Rafała Gikiewicza, natomiast tak już w kontekście kandydatów do wyjazdu na mundial, bo dzisiaj tak dużo o tym rozmawiamy, bo wiemy, że w czwartek będzie ogłaszał swoich ludzi Czesław Michniewicz. No wydaje mi się, że tak, Tymek sam w sobie rozbudził nadzieję tym, że dostał szansę debiutu w Bundeslidze. W czwartek siedział na ławce rezerwowych z Belgami, natomiast no już go nie było w kadrze meczowej podczas ostatniego meczu Bundesligi. Natomiast gumny 30 minut w tym przegranym meczu z Eintrachtem Frankfurt. No i zobaczymy, jaka będzie decyzja trenera jutro w Berlinie. No bo sobie liczę tych wahadłowych, bo trener powiedział, że weźmie 4. To nie znajduje tam miejsca ani dla jednego, ani dla drugiego, no bo patrzę, że jest Kasz.
jest Frankowski, jest Bereszyński, jest Nikola Zalewski. Nawet jeśli tutaj trener by lekko zmienił i kosztem jednego środkowego pomocnika zabrał piątego wahadłowego, to nie wiem, czy to nie będzie na przykład Reca. Robert Gumny jest o tyle, powiedzmy, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale załóżmy w uprzywilejowanej sytuacji, że jego można rozpatrywać jako wahadłowego, jako też półprawego stopera. Prawego. Ta uniwersalność jest jakimś tam, powiedzmy, atutem tego zawodnika, jak brakuje umiejętności takiej super gry na jednej pozycji, to jest chociaż uniwersalny, natomiast no, trudno powiedzieć. No, ale on jest uniwersalnie przecięty na każdej z pozycji. No tak, no właśnie o to chodzi, że brakuje, lepiej już chyba być dobrym na jednej pozycji niż średnim na pięciu pozycjach, a taki jest Robert Gumny właśnie, więc pewnie jest to jakaś tam opcja do kadry jako ten zawodnik 23, 4 czy 5, natomiast no rzeczywiście będąc przeciętniakiem wszędzie może się wydaje, że to jest miejsce numer 26 się waży, że zostało ostatnie wolne, tak jak sobie może, rozpisałem ale na pewno moim zdaniem Robert Gumny zdecydowanie bardziej zasłużył niż ty, Mateusz Puchacz, bo ja rozumiem te wszystkie sympatie selekcjonera, przeszłość, która łączy go z tym Mateuszem Puchaczem jeszcze z kadry U21. No to zapytam was prosto. Trójka piłkarzy, którzy mogą występować na wahadle. Puchacz, Gumny, Karbownik. Uważacie, że ilu z nich pojedzie i kto pojedzie? No ja bym wziął, jeżeli chodzi w ogóle o 4 miejsca na wahadła, to bym wziął Kasz, Zalewski i Karbownik, Kamiński. No właśnie, też bym wziął Karbownika, bo idealnie wszedł w tą drugą Bundesligę. Fortuna Düsseldorf, te statystyki przemawiają za nim, więc poziom ligi jest wysoki, jest w drużynie, która aspiruje do tego, by walczyć o awans do pierwszej. Jest bardzo wysokiej formy, ja też... Proszę. Tym bardziej, że nie mówimy dzisiaj, rozpatrując kandydaturę Gumnego, Puchacza, Karbownika, nie mówimy o zawodniku do pierwszej jedenastki. Tak, czyli no mówimy o zawodnikach do uzupełnienia. No, czyli lepiej uzupełnić kadrę tych 26 zawodników zawodnikiem, który w klubie jest podstawowym wyborem, daje liczby, jest naprawdę w gazie, bo tak można powiedzieć o Karbowniku, mimo tego, że to jest tylko albo aż druga Bundesliga, ale to jest zawodnik, który co tydzień jest podstawowym wyborem trenera i daje naprawdę wiele zespołów. Nie, ja powiem więcej. No, dla mnie duet z Fortuny Düsseldorf, no bo dzisiaj faktycznie tak zahaczamy o te wątki mocno reprezentacyjne, czyli Karbownik i Dawid Kownacki. Dla mnie to jest dwójka do reprezentacji Polski na Mundial w Katarze, bo biorąc pod uwagę, jak wielu zawodników czy ma problemy z regularną grą, czy skończyło wcześniej grę w swoich ligach, tak dla mnie ten duet, który gra cały czas, gra świetnie, ma naprawdę, jak na polskich zawodników, na to, co mamy, z tego, z czego mamy do wybrania, z czego ma selekcjoner do wyboru, to no, dla mnie jest dziwne, jeżeli taki duet z takiego klubu, z takimi statystykami i w takim swoim miejscu dyspozycji, miejscu w karierze na Mundial by nie pojechał. A ja mam coś takie przeczucie, że jeśli mówimy o zawodnikach z Niemiec, Artur tutaj wie, że jego były trener Franz Muda dużo robił na nosa, więc... Czyli co, jedzie duet Mateusz z Düsseldorfu, czy nie? Wydaje mi się, że jedzie Kamiński z Bundesligi i z Bundesligi ma szansę pojechać Gumny na tym koniec. A, czyli uważasz, że z Düsseldorfu nie jedzie? Nie, uważam, że trener był na meczu Fortuny Düsseldorf, zobaczył Karbownika na środku, Karbownika, który... Trochę się kiepsko złożyło. Wydaje mi się, że zagrał najsłabszy mecz. No, kiepsko się złożyło, że akurat pojechał na ten mecz, na którym Michał grał na środku, bo to był jego najgorszy mecz w Fortuny Düsseldorf. Był słaby po prostu. Oczywiście chłopaka trzeba jakoś usprawiedliwić, bo zszedł z temperaturą 38,5. Taką miał po zakończeniu meczu, na własną odpowiedzialność gdzieś grał, bo chciał się prawdopodobnie pokazać selekcjonerowi, natomiast no, wyszło to zupełnie średnio, a sądzę, że no, po prostu Dawida nie przewidywał trener, bo my tak dużo mówiliśmy o uniwersalności. Natomiast ponieważ trener też zapowiedział, że zabiera 3 skrzydłowych, to powiedział od razu, jakby niezależnie od wahadłowych, o których mówimy. Powiedział, że zabiera 3 skrzydłowych, więc ja tutaj jakby w tej trójce umieściłem Skurasia, Grosickiego i Kamińskiego. No to dlatego też chyba nie rozstrzegał jakby sprawy Kownackiego jako ewentualnego skrzydłowego, tylko patrzył na niego oczami napastnika. 7 bramek, 7 asyst Kownackiego, natomiast wydaje mi się, że jednak tym czwartym obok Lewandowskiego, Milika i Świderskiego będzie Krzysztof Piątek z Salernitany. No tak sądzę, natomiast 15
czwartek, 10 listopada to będą te decyzje. Znaczy wiecie, no oczywiście Mati, no z całym szacunkiem do Kownackiego, no dzisiaj czwórka tych napastników, których wymieniłeś, czyli Lewy, Milik, Świderski, Piątek, no to są napastnicy po pierwsze zespołów pierwszoligowych, po drugie zawodnicy, którzy od wielu miesięcy dają jakość reprezentacji. No i tutaj, no tutaj ciężko wymienić jednego. No, nawet jeśli się czasem czepisz Krzyśka Piątka, to trzeba patrzeć na parę aspektów. Pierwszy, gra w Serie A. Drugie, na siłę szukał klubu, żeby przygotować się na mistrzostwa. Trzecia sprawa. 10 bramek w 24 meczach kadry pokazuje, że jest piłkarz, który unosi obowiązki reprezentacyjne. I czwarta sprawa, już myślę taka, no nie do końca matematyczna i statystyczna, no jednak pamiętajmy, mecz ze Szwecją, kontuzja Milika, kontuzja Piątka, Arek do tego meczu nie jest gotowy, Krzysiek Piątek ścina gdzieś tam buta i z gołą piętą jest gotowy te 20 minut zagrać. Powoływać za... No ale nie, no, to... wiesz, to są takie rzeczy, że my się możemy śmiać, ale trener o takich rzeczach pamięta, budując gdzieś tam swoją relację z zawodnikiem. A nie masz... Słuchajcie, no. W przypadku Krzyśka Piątka jego najważniejszą cechą, jaką on daje, jest to, że naprawdę nie wszyscy zawodnicy wchodzący z ławki rezerwowych mogą od razu dać coś swojemu zespołowi. A takim zawodnikiem bez wątpienia jest Krzysiek Piątek i takim zawodnikiem jest również Świderski. Tak więc tak. O tym też nie możemy zapominać, prawda? Czyli to są zawodnicy, których trener, zostawiając na ławce, wie o tym, że jeżeli, nie wiem, od 60 minuty nie idzie tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, jest ciężko, wpuszcza zawodników, którzy od razu meldują się na boisku i są częścią grającego zespołu, prawda? To jest bardzo ważne. Znaczy ja pamiętam, że nawet wicekrólem strzelców Ligi Belgijskiej był Marcin Żewłakow i miałem takie zawsze wrażenie, że grał w pierwszym składzie kadry średnio. Ile razy wchodził z ławki 20-25 minut. Są po prostu tacy zawodnicy, którzy umieją mądrze obserwować mecz i wyciągać sobie od razu wnioski. Gdzieś tam patrząc z ławki, szukać tych dziur, szukać tych luk, jakichś takich błędów przeciwnika. No a są ludzie, no, którzy potrzebują jak troszkę taki silnik diesla, się rozpędzić, wejść w ten mecz, mieć pełną tą rozgrzewkę, te 40 minut z drużyną i wtedy wyglądają zdecydowanie lepiej. Do takich zawodników na pewno należał król Artur, który jest z nami w Berlinie. I ja państwa zachęcam do skorzystania z oferty specjalnej Kanal Plus Online dla widzów kanału sportowego. Pierwsze 3 miesiące za 2 dychy, 20 zł miesięcznie, gdzie możecie oglądać m.in. Premier League, mecze La Liga, Bundesligi, Ligue 1, szczegóły oferty, rzecz jasna, dostępne w naszym linku. Przejdźmy do podsumowania, bo dzisiaj dużo było tych wątków polskich, chyba że panowie na koniec macie jakiś taki po jednym wolnym wniosku. Może ktoś o Freiburgu chciałby coś, bo to jest jednak pozycja wicelidera Bundesligi. Lepiej punktujący zespół, znaczy nigdy tak Freiburg dobrze nie punktował. Gra najlepszy sezon w historii, nawet ten, kiedy za Volkera Finke skończyli bodaj na trzecim miejscu, to było chyba 9-4, 9-5 punktowali. Mieli mniej punktów po 13 kolejkach, jest to zespół, w którym się trudno nie zakochać, bo tak jak Union Berlin gra ponad stan, tak gra Unionu Berlin przyjemność nie sprawia. Oglądanie Freiburga to jest czysta przyjemność, to jest piłka ofensywna, widowiskowa, to jest piłka, to jest zespół z wieloma młodymi piłkarzami, z wieloma zawodnikami w akademii. No, można tylko trzymać kciuki za ten zespół, żeby sobie radził jak najlepiej, bo czystą przyjemnością jest obserwowanie go, jeżeli ktoś sobie szuka jakiegoś klubu w Bundeslidze, żeby sobie pościskać za niego kciuki, posympatyzować z nim po cichu, a żeby to nie był klub z pierwszych stron gazet i taki oczywisty, to myślę, że Freiburg jest znakomitym do tego przykładem. A ja z wolnych wniosków coś, co wydarzyło się wczoraj, oczywiście będziemy się tym ekscytować po mundialu, ale myślę, że to jest dość istotne w kontekście niemieckich klubów, bo mieliśmy losowanie już fazy Pucharowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy i naprawdę mocne te pary się poukładały, jeżeli chodzi o niemieckie zespoły. Co, no i... Paryż do domu? Paryż do domu, no tak. No, perspektywy... Dla mnie, tak jak tam pisałem na Twitterze, ja nie będę specjalnie zdziwiony, jeżeli do ćwierćfinału żaden niemiecki zespół nie awansuje. Jest bardzo pesymistyczne. Ale z drugiej strony mogą też awansować, nie wiem, 3 powiedzmy poza Liskiem. No to też nie będzie sensacja, więc taki... No 3 to już by było naprawdę takie bardzo znowu optymistyczne podejście. Ja bym tak gdzieś tutaj był pomiędzy i mówił, że 2-4, ale faktycznie... 2, czyli... Bayern Monachium i Borussia Dortmund.
Myślę, że Mbappé ma inne zdanie, ale... Może mieć, oczywiście. Pamiętajmy, że chociażby o gwiazda City będzie odpoczywała Erling Haaland, bo nie jedzie na Mistrzostwa Świata. Jeżeli chodzi o Lipsk, no to Timo Werner też nie jedzie na Mistrzostwa Świata. Zobaczymy, w jakiej będzie formie. Patrzymy na te zespoły, które będą się mierzyć w poszczególnych spotkaniach. Na pewno nikt łatwiej przeprawy mieć nie będzie. No tutaj szczęścia jakby nie było w tym losowaniu, żeby w 1/8 uniknąć bardzo mocnej drużyny. Także z jednej strony cieszymy się, że Niemcy mają aż czterech reprezentantów w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, ale faktycznie będą to niełatwe dwumecze. Pan Wichniarek, wolny wniosek. Wiecie co, odnośnie tego Paryża, Bayernu z Paryżem, i tutaj tylko piłka pisze takie scenariusze. Ogromna krytyka, która spadła na Choupo-Moutinga, że nie był w stanie zastąpić Lewandowskiego wtedy w tym dwumeczu, w którym to Bayern odpada z PSG. Teraz jest Choupo-Moutinga tym Lewandowskim, no i będzie miał kolejną szansę udowodnienia tego, że przedłużenie, a mówi się o tym, że będzie ten kontrakt przedłużony, czyli wygasający kontrakt w przyszłym czerwcu, w przyszłym roku, no będzie miał tą szansę właśnie w połowie lutego udowodnić, że z takim napastnikiem jest Bayern w stanie przejść właśnie taki zespół jak PSG. Tylko zobaczcie, my wczoraj mieliśmy losowanie, a to wszystko będzie się odbywało za ponad 3 miesiące, więc no, w trakcie mundial, przygotowanie do rundy rewanżowej, więc z jednej strony ekscytujemy się tymi parami, bo patrzymy na to, co tu i teraz, a za 3 miesiące naprawdę może być to... No, dużo może się zmienić przez te 3 miesiące. Tam już będzie załamka psychiczna. Neymar nic nie wygra, Mbappé nic nie wygra, Messiemu piłkę wybije z głowy Janek Bednarek, także zobaczymy, w jakiej będą tutaj formie przed rywalizacją. Neymar chyba po urodzinach siostry albo gdzieś w okolicach. Z Bayernem, tak. Tak, no ale widzisz, Neymar tam dobrze rozdaje karty. No, wziął kolegę z Barcelony z rezerw, który sobie trenuje, dla niego Auvisa, jak mówi klasyk, do kadry Brazylii, kosztem pewnie zawodników grających regularnie, młodszych w dobrych europejskich klubach. Zobaczmy na podsumowanie tej 13 serii spotkań, jak to wyglądało, wyniki, tabela, 11 kolejki, klasyfikacja strzelców, występy Polaków. Proszę zobaczyć. Borussia Mönchengladbach, Stuttgart 3-1, Dortmund wysoko z Bochum, Wolfsburg wyjazdowo z Mainz, zwycięstwo kolejne Lipska, wygrana Frankfurtu, niesamowity mecz w Berlinie, Füllkrug cały czas strzela, Leverkusen demoluje, ale jeszcze nie będę mówił o maszynie Xabiego Alonso, bo byłoby to mocno nierozsądne, i Freiburg pokonuje FC Köln 2-0. Tabela. Na czele Bayern, na drugim miejscu Freiburg, Union już na trzecim, na czwartym Dortmund, na piątym Eintracht, na szóstym Lipsk, tuż za Lipskiem Brema, na miejscach spadkowych Bochum i Schalke, na miejscu barażowym VfB. Tabela strzelców, 11 bramek Tricolore Nkunku, Lipsk, 10 Füllkrug, 9 Thuram, 8 Musiala, z numerem 7 Daichi Kamada. No, pewnie za tydzień sobie pogadamy o Japończykach występujących w Bundeslidze, no bo to będzie bardzo ciekawa konfrontacja Niemców na inaugurację mistrzostw. Mati, niech sobie wszyscy, którzy słuchają tego programu, niech zobaczą bramkę Thurama, asystę Play na 2-0 w meczu Gladbach. Artur, ale gwarantuję ci, że ci, którzy oglądają ten program, interesują się Bundesligą i widzieli to. No wiesz co, no może nie zwrócili uwagi, także chciałbym zwrócić uwagę na to, jak prosta może być piłka nożna. Zaczynając od bramkarza, 5 podań. Na jeden kontakt, później przyjęcie kierunkowe, play, zagranie a la Modric, czyli zewnętrzniakiem, idealnie w tempo do Thurama, który przyjmuje piłkę, strzela bramkę. Piękna akcja, tak gra się dzisiaj piłka. Dobra, słuchajcie, no to jeszcze kończymy nasze grafiki. Mamy tutaj Polaków w pierwszej Bundeslidze, 80 minut asysta Kuby Kamińskiego, dzisiaj pierwszy skład z Dortmundem. 57 minut Gumnego, Gikiewicz, 59 minut ten Gikiewicz tutaj nam gra 90 minut poza kadrą. Puchacz, Lotka, kontuzji Jacka Góralskiego i Marcina Kamińskiego z Schalke. Zweite Bundesliga, asysta 7 w sezonie, biorąc pod uwagę i drugą Bundesligę i Puchar Niemiec. W samej lidze to asysta numer 6 Dawida Kownackiego, 6 plus 6 ma
w drugiej Bundeslidze, 7 plus 7 łącznie, Karbownik też 90 minut, tym razem środek pomocy. Niezmiennie Damian Michalski z Fürth w wyjściowym składzie, poza kadrą Gryszkiewicz, także przeciwko Fortunie 90 minut zaliczył Adam Dźwigała na prawej obronie. Tak, ale on wskoczył do składu chyba w okolicach derbów no z Hamburgiem i tak się... Ale on nie jest, jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki, więc składu. To nas bardzo cieszy. Taką mało tylko errata 29 minut miał Gumy. No właśnie, mały no tak, tak, no, przed łapki, ja tutaj tak, widzę, tak. Że 59, także no coś mnie tutaj zdziwiło. Nie mogłem tak do końca tak, przetrawić tak, tak. W tym swoim procesorze, jak zobaczyłem te 59 minut Gumnego, bo on wszedł w tejże właśnie minucie. Bardzo wam dziękuję. Marcin Bożencki, Viaplay. Dzisiaj co robisz? Bayern Monachium, Werder Brema z Rafałem Wolskim. Prawda, bez Niklasa Felkryga, Werder Brema, bo tam problemy zdrowotne, coś w plecach chłopa ale, rozbolało, ale... Ale, też, ale, no. Ale duksz jest. Ale Bayern też bez kilku zawodników, jeszcze bez Tomasa Müllera. Damian Gąska, dziękuję bardzo. No i każdy poważny program, proszę państwa, musi mieć eksperta przy kominku, chociaż zmieniają się kominki. Kiedyś Antoni Piechniczek, a dzisiaj Artur Wichniarek przy swoim berlińskim kominku. Bardzo dziękuję, królu Arturze. Wpadaj do nas, wiem, że za tydzień będziesz w studiu, tak? Tak, jestem w studiu, melduję się punktualnie o 14 we wtorek. Jeżeli jest wtorek, bo tutaj jeszcze dyskusja. Dobrze, zamawiamy kominek, zapraszamy cię serdecznie. Dobrego dnia, wieczorem Bundesliga, trzymajcie się, cześć. Naszego podcastu Każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.